No witam Cię, Marek Staszko z tej strony. Mam nadzieję, że mnie widać. Posłuchaj krótko, ponieważ już wiesz, że jest propozycja biznesowa, prawdopodobnie już zacząłeś swój biznes i taki jesteś troszeczkę zagubiony. W MLM-ach nowi ludzie bywają zagubieni. Czasami niespecjalnie rozumieją dużo, czasami za dużo rozumieją, czasami się boją, czasami sobie wyobrażają całkowicie nie to, co powinni sobie wyobrazić. Więc to jest bardzo ważna rzecz, żeby od samego początku zrozumieć, na czym polega budowanie biznesu, ale również na czym polega współpraca. Tak? To znaczy, jeżeli budujesz swój biznes MLM, masz upline'a, czyli kogoś, kto jest nad tobą, sponsora bądź kogoś jeszcze wyżej, to na co możesz liczyć, a na co nie powinieneś liczyć. Tak? Bo to jest, nie ma nic ważniejszego niż postawienie sprawy jasno. Więc chciałbym, żebyś teraz skoncentrował się i się zastanowił, tu nie będzie żadnych tajemnic, tu nie ma nic trudnego, natomiast jeżeli się działa zespołem, jeżeli człowiek wie, co ma zrobić, to wszystko wychodzi to, co powinno wyjść. Więc patrz, pierwsza historia, tak? Jak będziesz pracować z upline? To jesteś ty, to jest upline. Pierwsza rzecz, którą zrobi upline, drugą powinienem tutaj napisać, ale nie napisałem, to teraz przy tobie to dopiszę, co jest drugie. Drugie to jest drugie, a tu będzie dwa. O właśnie. Pierwsza rzecz, co zrobi upline? Upline zbuduje jedną nogę. Główną nogę to jest noga, w której on jest u góry, ty w tej nodze też gdzieś jesteś. Prawdopodobnie on ciebie wprowadził do biznesu i to, co on będzie robić dalej, to on będzie kolejnego człowieka wprowadzać, kolejnego. Prawdopodobnie wprowadzi 50, może 100 osób pod ciebie w jedną nogę. Głębiej. Ty w tym momencie, pracując z nim, możesz się uczyć, jak to się robi. Nie zapominaj, że to jest również twoja noga, ale to jest jedna noga. A żeby dostawać pieniądze w MLM-ie, to jeżeli to jest binarny system, to potrzebujesz dwóch nóg, a jeżeli to jest klasyczny MLM, to trzech, czterech, czasami pięciu nawet, no ale minimum trzech. Więc jedna absolutnie nie wystarczy. I popatrz teraz, jeżeli jesteś nowy, co dzieje się? Nowi ludzie zwykle patrzą na biznes, widzą kogoś, kto ma 100, 200, 500, 1000 osób w grupie i myślą sobie, o Jezu. Ja nie znam tylu ludzi, ja sobie nie poradzę i inne czarne myśli podobne im po głowie krążą. Zwykle są to myśli bardzo negatywne i oni się pesymistami zaczynają stawać całkowicie niepotrzebnie, bo to wszystko jest proste, jeżeli się zrozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Upline zbuduje jedną nogę, plus upline może tobie pomóc w zbudowaniu bazy. To zależy od ciebie. On nie będzie chodzić za tobą i cię prosić, żebyś pozwolił sobie zbudować bazę. To jest kwestia współpracy, ale to ty musisz chcieć. Dlatego, że kiedy on pracuje i ma kolejnego, a jeszcze nad tobą kogoś, to wszędzie powinna być baza zbudowana. To znaczy, że on ma dosyć dużo roboty. O co chodzi z tą bazą? Struktura bazowa to jest dla ciebie wyjście do dużego biznesu, który kiedyś będziesz miał. To jest wyjście do trzech grup. Żeby powstały trzy grupy, tak jak jedna powstaje, potrzebujesz mieć przynajmniej trzech ludzi wprowadzonych bezpośrednio pod siebie. W tej sytuacji, kiedy upline buduje główną nogę, to wiesz, to jesteś ty i pojawił się pod tobą człowiek i następny i czasami nawet nie znasz tych ludzi, bo to są znajomi upline'a, który ich po prostu tutaj umieścił. Czasami to są twoje kontakty, to różnie bywa, tak? Ale nie zawsze będziesz znać tych ludzi, natomiast na pewno jedna noga będzie się wydarzać. Skoro jedna jest mało, to popatrz, co upline może z tobą zrobić. Upline może popracować z tobą, zrobić z tobą wystarczającą ilość spotkań razem, czy offline, czy online. No teraz w tych czasach raczej wszystkie będą online, czyli na Skype'ie, czy na Zoomie. Wystarczającą, żeby pojawiło się u ciebie jeden, dwóch, trzech partnerów, czyli ten, którego tu masz i jeszcze, o, i jeszcze tutaj jeden, i jeszcze tutaj jeden, tak? Czyli trzech. Ale upline, pracując z tobą, również pomoże ci znaleźć klientów. Zobacz, jedynka to są klienci, dwójka to są partnerzy. Klienci to są ludzie, którzy nie mają numeru, nie chcą budować biznesu, chcą używać produktów i kupują te produkty od ciebie. Zarabiasz na tym marżę, oczywiście punkty obrotowe z tego się również pojawiają i każdy z nas potrzebuje klientów. Nie dużo, zaraz ci powiem, skąd się klienci biorą, ale 5, 8, 10, o mniej więcej jest to taka liczba. Więc baza to jest sytuacja, kiedy jesteś ty, kiedy masz trzech partnerów,
pod jednym upline zaczyna kopać nogę, masz jeszcze dwóch, którymi ty się za chwileczkę zajmiesz i masz kilku klientów. Kiedy masz taką sytuację zbudowaną, zanim on ucieknie w głębokość, twój upline, zanim pójdzie jedną nogą na dół, masz już i drugiego, i trzeciego znalezionego, to jest ta sytuacja, o którą chodzi, bo w tym momencie masz jedną za chwileczkę rosnącą nogę i masz otwartą furtkę do drugiej i do trzeciej i kiedy się nauczysz, możesz coś z tymi ludźmi robić i za chwileczkę masz zrównoważony biznes. Co ty dokładnie masz robić? Jeżeli chcesz mieć biznes, pamiętaj, ty nie musisz tego robić, ale również nie musisz pieniędzy zarabiać. Możesz być w biznesie i mieć zniżki, natomiast jeżeli chcesz zarabiać pieniądze, dostajesz pomoc, ale nikt za ciebie niczego nie zrobi, tylko dostajesz pomoc w zrobieniu czegoś, czyli coś robicie razem, coś robi twój upline, coś robisz ty sam. Popatrz, co dzieje się. Czyli już wiesz, upline zbuduje jedną nogę i może ci pomóc stworzyć bazę, po czym za chwileczkę zniknie, pójdzie w głębokość. Ty masz w ręku i zasoby, i potencjał. Twoim potencjałem, i to jest potencjał ciągle rosnący, to są wszystkie kontakty, które masz. To są kontakty offline. I tutaj ludzie zwykle mówią, no tak, ale ja bardzo mało osób znam, no to nikt niczego nie będzie chciał ze mną robić. Ja nie wiem, ale nie zapominaj, że to są również kontakty online. I jeżeli nauczysz się poruszać w przestrzeni internetu, na Instagramie i na Facebooku, to kontakty online to jest niekończąca się historia. Absolutnie niekończąca się historia. To tego mogą być setki, tysiące, dziesiątki tysięcy. Trzeba tylko wiedzieć, jak się za to zabrać. I to jest twój potencjał. Natomiast, żeby ten potencjał wykorzystać, musisz się posłużyć jakimi zasobami i sobą. Co jest twoimi zasobami, kiedy wchodzisz do biznesu? Twoim głównym, numer jeden, twoją wartością w zasobach jest właśnie twój upline. Ten człowiek, który jest nad tobą, który ci pomaga. Bo można go wykorzystać, można się z nim dogadać, on parę rzeczy będzie robić i to jest bardzo ważne, tak? On może ci w spotkaniu z twoimi ludźmi, chociażby tutaj, z ludźmi, kiedy tworzycie strukturę tą podstawową, bazową, pomagać. To on większość pracy wykonuje, to się nazywa trójkąt siły, bo to jest ktoś z kandydatów, z którym rozmawiacie, ty i upline, trzy osoby. Dwie w biznesie, ty i upline w biznesie i jeden jeszcze nie w biznesie, po prostu kandydat, tak? Więc upline jest zasobem i on jest. Druga historia, którą masz na pewno w swojej organizacji, tam gdzie jesteś, to na Zoomie, to się najczęściej robi na platformie, która się Zoom nazywa, masz spotkania, masz albo webinary, albo spotkania otwarte. Webinary to są najróżniejsze spotkania szkoleniowe, tego jest dużo. Openy, ja to nazywam open, to są regularne spotkania, gdzie tłumaczy się koncept biznesu, w którym jesteś. Ktoś to tłumaczy. To jest nudne, ale tam są, wiesz, pieniądze pokazane, skąd się biorą, jak struktura powinna wyglądać, podstawowe informacje, a open, otwarte, bo tam się zaprasza ludzi, którzy nie są w biznesie jeszcze. Otwarte dla każdego, to jest oczywiście wszystko darmowe. Więc masz upline'a, masz dojście do spotkań otwartych, gdzie jest prezentowany biznes, masz dojście do webinarów, zobacz, ptaszki tu postawiłem, masz dojście do grupowego kanału YouTube, na którym są nagrane filmiki. Ten filmik, który teraz oglądasz, jest właśnie z takiego kanału wyjęty, z kanału YouTube, tak? Więc masz do tego dojście i masz dojście do systemu szkoleniowego i do systemu pracy, do jakiejś strategii, którą się posługujemy. To jest i możesz z tego korzystać. To są zasoby, możesz sięgać, wyciągać i używać tego i nikt od ciebie za to nie chce żadnych pieniędzy. Masz do tego dojście bezwarunkowe. Super, czyli masz rosnącą ilość kontaktów i masz możliwości w postaci narzędzi. Zasoby to są w sumie narzędzia jakieś, tak? Jakieś systemy pracujące. To masz. I jeżeli to masz, i teraz zobacz, co dzieje się, i masz już stworzoną tą bazę, bądź jesteś w trakcie tworzenia bazy, to robisz banalnie proste rzeczy i to są rzeczy nie te, o których myślisz. To są całkowicie inne rzeczy, są dużo prostsze. Nikogo nie namawiasz, nikomu niczego nie sprzedajesz, robisz banalnie prostą rzecz. Numer jeden, co robisz? Rozmawiasz sobie na Facebooku, na Instagramie z ludźmi. Po prostu rozmawiasz z nimi na najróżniejsze tematy. Komentujesz jakieś wpisy, oni komentują twoje wpisy. Zaczynacie rozmawiać, po czym rozmowa się przenosi na Messenger i po prostu gadacie. Życzycie sobie dobrego dnia, pytacie jak minął dzień, jak w pracy. Rozmawiacie jak znajomi rozmawiają. Ale w
trakcie tych rozmów, jak chcesz, to filmik ci pokażę, możesz znaleźć, jak rozmawiać z nimi. W trakcie tych rozmów, wcześniej czy później, dochodzi do pytania, co słychać, czym się zajmujesz. Ktoś narzeka, że ma problem z kredytem do spłacenia. Ty mówisz, chyba jest sposób na spłacenie tego kredytu. Ktoś mówi, ale jaki sposób? I ty wówczas sięgasz do zasobów, sięgasz na kanał YouTube i szukasz materiału, który mógłbyś temu człowiekowi zainteresowanemu pokazać, wysyłasz mu informację o tym, co chciałeś mu powiedzieć, niczego mu nie tłumaczysz. Wysyłasz mu film, wysyłasz to na zasadzie kopiujesz link i wysyłasz link, metoda kopiuj i wklej. Rozumiesz, że możesz to zrobić z plaży? Możesz to zrobić z kawiarni, możesz to zrobić z domu, możesz siedzieć na balkonie w klapkach, nie musisz być w garnitur ubrany, pić kawę bądź herbatę i komuś wysłać link. Możesz wysłać w środku nocy, jak masz bezsenność, on sobie rano to sprawdzi. Czyli wysyłasz informację, gotową informację. Człowiek obejrzał informację, być może ma pytania jakieś, wysyłasz mu kolejny filmik. Jeżeli zaczyna ci pytać, dobrze, ale co, jak, gdzie i kiedy, to mówisz, momencik, my mamy spotkania otwarte, najbliższe będzie na przykład w czwartek o godzinie 20:00, wysyłam ci link, który cię wpuści na to spotkanie. Czyli znów sięgasz w zasoby, które są, kopiujesz link, wysyłasz człowiekowi link. Czyli naprawdę chodzi o to, że po tym, jak rozmawiasz z ludźmi, z twoim potencjałem, z twoimi kontaktami, to niektórzy są ciekawi i wysyłasz im, wysyłasz coś, wysyłasz, trafiają ludzie w końcu na spotkanie. Niektórzy są niezainteresowani, oczywiście nigdzie nie trafiają. Ci, którzy trafiają na spotkanie, dostają dwie propozycje. Tam zawsze się mówi o dwóch rzeczach. Pierwsza historia jest taka, że można nie robić żadnego biznesu, można po prostu korzystać zakupowo z oferty, która tutaj jest. Można być klientem. To nie jest żaden biznes, to jest tylko wygoda i jakość, tak, dostawa do domu produktów. Więc człowiek, który poszedł, obejrzał filmiki, trafił na któreś spotkanie, trafił może na jakiś webinar, czegoś się pouczył, słyszy, może być klientem. I podejmuje decyzję, ja chcę być klientem, nie chce mi się żadnego biznesu, więc pojawiają się klienci. Widzisz? Stąd się biorą klienci. Klienci się biorą stąd, że obejrzeli informację i zdecydowali, chcę być klientem, nie chcę biznesu. Okej. I druga propozycja, on tam słyszy, że można zrobić biznes, że można zrobić pieniądze. Ktoś powie, chcę robić biznes. Ktoś powie, chcę być klientem, ktoś powie, chcę robić biznes, ktoś powie, ja się muszę pozastanawiać, ktoś powie, mi tu się w ogóle niczego nie chce. Od tacy ludzie są, tam nic więcej nie ma. I jeżeli robisz to, to po prostu po kolei zaczynają ci pojawiać i klienci, i partnerzy, i klienci, i partnerzy. Kiedy masz kolejnych ludzi u siebie w biznesie, jedna noga ci rośnie, bo ją upline buduje. Druga i trzecia, uczysz tych ludzi dokładnie tego samego. Uczysz korzystania z zasobów, podpowiadasz im, ty jesteś ich pomocą w tym momencie, ale już się czegoś nauczyłeś i nigdy nie pomagasz jakiejś nie wiadomo jak wielkiej ilości ludzi, zawsze są to 2-3 osoby maksymalnie. Nie więcej. Więc chcę, żebyś popatrzył na to bardzo uważnie i zrozumiał, że to jest system, który działa, bo wszystkie wielkie organizacje w taki sposób powstają. Nawet internetu jeszcze nie było, tak to powstawało. Były jakieś narzędzia, jakieś materiały, jakieś spotkania, był aktywny upline, był potencjał w postaci, naokoło każdego z nas są ludzie jacyś, na to działała statystyka i kiedy robiło się to w bardzo prosty sposób, rozmawiało z ludźmi, coś im pokazywało i następnemu, oni sami podejmowali decyzje. Czyli jeszcze raz przypominam, niczym nie handlujemy, ludzie sami chcą od nas kupować, jeżeli zrobimy to mądrze, nikogo nie namawiamy, oni sami dochodzą do wniosku, że chcą coś zrobić, używamy systemu tak prostego, żeby każdy w organizacji mógł to zrobić, ale od tego nie ma ucieczki. Absolutnie nie ma żadnej ucieczki. Ludzie, którzy nie chcą korzystać z zasobów, nie chcą skorzystać z potencjału, kończą, mając jedną głęboką nogę. Ta jedna głęboka noga daje im upusty cenowe, ale nie daje pieniędzy. Pieniądze przychodzą, jeżeli są dwie nogi minimum, a jeszcze lepiej trzy. Jak zbudować 2-3? Dokładnie tak jak ci upline buduje pierwszą. Więc cieszę się, że oglądasz to. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, odezwij się do mnie. Pamiętaj, to jest prosty biznes, ale wymaga sensownego działania. Każdy może to zbudować. Absolutnie każdy, kto zastosuje system. Wiem, że możesz to zrobić. Pozdrawiam cię, życzę ci sukcesów.
Zbudujmy coś razem do dużych rozmiarów, zdobądźmy pasywne dochody. Wszystkiego najlepszego. Pa!